dobry, witamy Was w kolejnym odcinku wraz z Madzią. Odcinek Baba Studio, żeby nie było tutaj niedomówień. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejną dozę dla Was ekscytacji związanej z niskimi cenami i sztosami, czyli świetne produkty, tak. Słuchajcie, za doskonałe pieniądze. I tym razem przedstawiamy Wam full różnych rozświetlaczy. Czyli Shine Like a Diamonds w taniej cenie, słuchajcie, Hebe, Rossmann i Biedra. A co? Lecimy. Co, ty zaczynasz, czy ja od czego zaczynamy? Może Kasia zacznie od Dobra, swoich. Zaczynamy ten. Nie, no to ja może taką piękną paletę Wam pokażę. Pierre René. To jest marka, którą ja znam, słuchajcie, od dziecka, bo ona moja mama... od zawsze jest chyba, tak, nie? Moja mama tych, słuchajcie, tuszy używała od nich. Tego taki, na pewno wiecie, miętowe opakowanie, srebrna nakrętka, rewelacja. Słuchajcie, tu mamy taką propozycję. Trzech, znaczy tak, tu są trzy produkty, dwa rozświetlacze. Jeden taki bardziej brązujący, jeden taki bardziej różowo szampański odcień. No i brązerek bardzo subtelny i neutralny do jasnych karnacji. Bardzo fajny produkt. Słuchajcie, przetestowałam też do czego, uwaga, makijażu oka. Świetnie się sprawdza, więc można i jako do wykonturowania twarzy, do rozświetlenia i jeszcze makijaż oczu, słuchajcie. Bardzo fajnie też wykonana paleta. Bardzo, powiem tak, bardzo ładna, bo estetyczna, starannie wykonana, lekka, więc to jest to, co ja lubię. I co jeszcze? Cena regularna to jest chyba 65 zł, ja ją kupiłam w cenie 35, słuchajcie, więc dobry produkt w dobrej cenie. Ja, słuchajcie, mam dla Was z kolei propozycję z sypką rozświetlacza kultowego marka Vivo. Produkt kosztuje chyba dyszkę. Słuchajcie, to jest sypki puder rozświetlający, uwaga, z kolagenem. 5 gram, więc taka standardowa opcja. On ma taki fajny, neutralny kolor, taki rozświetlający, więc trochę taki szampański nawet, więc on będzie dobry tak naprawdę zarówno do jasnych karnacji, do ciemnych, dla każdego. Bardzo fajnie jest miałki, więc nie ma takiego, wiecie, tandetnego, perłowego efektu rozświetlenia. Można go na ciałko, na buzię, sztosik za 10 zł. Super. Słuchajcie, no jeżeli zostaniemy przy marce Vibo, no to ja proponuję płynne rozświetlacze. Jeżeli lubicie dodawać ten gloss również w podkład, słuchajcie, ja bardzo lubię albo stosować samodzielnie, nie te rozświetlacze Vibo, albo dodaję do podkładu, słuchajcie, różnego rodzaju, drogich, tanich, nie ma znaczenia. Generalnie, słuchajcie, są to jedne z najlepszych, nie boję się tego słowa, jedne z najlepszych rozświetlaczy, jakie kiedykolwiek płynne stosowałam. Słuchajcie, naprawdę sztosu za śmieszne pieniądze. Tak, one są za dyszkę i mają dwa odcienie. Tak. Jeden jest typowo chłodny, drugi jest właśnie taki ciepło-neutralny. Tak, ale w sumie oba są na tyle neutralne, że nawet dają ten radę. Ciemny też przy jasnych karnacjach będzie się fajnie sprawdzał, więc słuchajcie, szukajcie płynnego rozświetlacza, polecam Vibo. Ja polecam markę Golden Rose, kolekcja Nude Look, świetny, wypiekany, o właśnie widać, już mi się rozwaliło, bardzo, kolejne moje opakowanie, to jest świetny rozświetlacz w odcieniu Nude Glow, słuchajcie, bardzo szlachetny, daje taki efekt. Proszę, jak pachnie. Nawet bym go porównała, słuchajcie, do taniożki, w sensie porównała do Hourglassa, słuchajcie, tego wypiekanego rozświetlacza. Wow. A kosztuje chyba też, nie wiem, z 15 zł, coś takiego. No to rewelacja. Słuchajcie, kolejnym moim odkryciem jest marka Makeup Obsession. Ona się pojawiła jakiś czas temu, z rok temu, półtorej, w Rossmannach. I tu jest kolor Mega Destiny, chyba jest jeszcze zamknięty. Mm. A, okay. Mega Destiny, bardzo ładny, taki szampańsko-złoty odcień. Bardzo subtelny, ja go porównywałam do rozświetlaczy Becka, słuchajcie, nie widzę żadnej różnicy. Tylko cena jest zdecydowanie niższa, no bo on kosztuje w granicach do 20 zł. Jest genialny, polecam serdecznie i dokładnie ten kolor jak najbardziej mi się sprawdza do takich typowych, jasnych słowiańskich typów urody. Fajny, bo jest też taki leciutki, nie? Tak. Taki, w sam raz do łapki. Ja tutaj kolejna sypka propozycja, Annabelle Minerals i tutaj mamy Diamond Glow, rozświetlacz, bardzo fajny i tu jeżeli chcecie uzyskać efekt takiej mocno wyświeconej skóry, to wtedy nakładacie ten produkt, o już mi się tutaj sypie, mam go dużo. On jest bardzo miałki, dzięki czemu po prostu nie będzie tak mocno podkreślał też faktury skóry, bo to nie jest takie wykończenie, wiecie, perłowe, ale bardzo fajnie też rozświetlacz.
rozświetla. Jeśli mogę coś dodać, jeżeli pracujecie przy online'ach, jesteście nagrywane, macie jakieś webinary i potrzebujecie trochę światła, to właśnie ja lubię właśnie tak, ja bardzo lubię rozświetlacze z Annabelle Minerals, bo one rozświetlają, ale robią to na tyle subtelnie, że przy takich, czy nawet studyjnych lampach, czy jakimś mocniejszym fleszu, nie będą dawać efektu prześwietlenia. Następna perełka, tania, to jest marka Eveline i tutaj mamy Diamond Highlighter, kolor 01. Powiem tak, całkiem sympatyczne odkrycie. Specjalnie tutaj pod ten odcinek sobie go zaczęłam testować, jak widzisz, już nie ma go częściowo, bo bardzo intensywnie go stosowałam też na planach zdjęciowych. Świetnie się i do fotografii, i przy takich mocniejszych makijażach sprawdzał, i przy takich zwykłych dziennych, i również, uwaga, stosowałam go na powiekę. Bardzo fajny, delikatny, w kolorze takim szampańsko-złotym odcieniu. Moja propozycja to jest propozycja, która ostatnio zrobiła bardzo dużo szumu w Biedronce. Chodzi o markę Bell Hypoallergenic i to jest Wow Illumi Powder w takim niebieskim właśnie opakowaniu. Słuchajcie, to jest puder, który jest bardzo dobrze zmielony, rozświetlający i on ma zapach arbuza. Pięknie. Także pomagaj, Kasia, no po prostu sztos na maksa. Świeżutko. Przez to, że jest fajnie zmielony, fajnie rozświetla skórę. Możecie go nałożyć na całą buzię, ale pamiętajcie, że, bo o tym nie powiedziałyśmy, że jeżeli macie problemy ze skórą, skóra ma krostki, jest trądzikowa, są pożyżone pory, to nie nakładajcie w te miejsca rozświetlacza, bo to optycznie wam po prostu wszystko jeszcze bardziej powiększy. No i z tym pudrem, pomimo tego, że on jest świetnie porównywany do Hourglassa, tego klasycznego pudru rozświetlającego, sypkiego. Jego też nie z nim też nie możecie przesadzić, bo może być skóra mocno wyświecona, więc z tymi produktami wszystkimi... Czyli ostrożnie, żeby nie było efektu tłustej skóry. Dokładnie na co dzień, bo do sesji zdjęciowej to wiadomo, to jest inna kwestia. No i ten puderek też, ja nie wiem, około między 10 a 15 zł, więc cudowna cena. Też świetna opcja cenowa. Ja tu mam co to jest? Jest Makeup Revolution? Nie, to się nazywa chyba... Tak, to jest Makeup Revolution bo ja teraz tutaj nie widzę, jest tyle, słuchajcie, opakowanie jest pełne różnych nazw i kolorów. Peachy Pink Kisses się nazywa kolor. Rozświetlacz taki w serduszku. Ja bardzo lubię ten kolor i w sumie dobre 2 lata na nim pracowałam przy różnych sesjach fotograficznych i później nawet pokochałam go taką miłością, że stosowałam go też u siebie. Też go porównywałam, jest też tak samo miałki, nie ma tego ciętego brokatu. Więc ja go nawet porównywałam sobie do rozświetlaczy z Benefitu, tych takich ich sławetnych, w tych pięknych opakowaniach, więc ja myślę, że spokojnie do dziennego, szybkiego użytku i one kosztują w Grecjach do 30 zł. Ja tutaj mam dla was propozycję z kolei puder rozświetlający pod oczy. Mam bardzo ciekawa, bo ja nie pudruję skóry pod oczami. Ty, Kasia, pewnie masz podobnie. No ja troszkę pudruję, ale bardzo subtelnie. Minimalnie. Mhm. Słuchajcie, to jest bardzo fajna propozycja. Bell Eye Bright Powder. Puder rozświetlający pod oczy w 2 odcieniach. W kolorze oczywiście light i w kolorze banana. Ja pod oczami akurat mam utrwalony korektor właśnie tym banana. Słuchajcie, mam dużą ilość zmarszczek pod oczami, a ten puder jest tak delikatny jak taka mgiełka, fajnie rozświetla i żadnych zmarszczek nie podkreśla. Już mam entą godzinę go na sobie tak, i naprawdę wygląda. Bardzo fajnie rozświetla oko i też koszt około dyszki, także serdecznie wam polecam również ten produkt. Ja mam, moja ostatnia propozycja to jest MUA Makeup Academy Shimmer Highlighter i tu mam kolor Iridescence Gold i Golden Afterglow. To są wypiekane pudry, troszeczkę zajechane opakowania, no bo ja je stosuję bardzo często na sesjach, słuchajcie, do chociażby rozświetlenia nóg, ramion, dekoltu. Słuchajcie, bardzo fajne, tanie propozycje na szybkie rozświetlenie skóry, ale też takie, można powiedzieć, subtelne, bez przesady, bardzo dobrze się sprawdzają przy dziennym makijażu. Ostatnia moja propozycja z cyklu Taniuszki to jest marka Mia, dobrze wam znana i to jest produkt w słoiczku, bardzo fajny rozświetlacz kremowy w 3 odcieniach, bardzo prosta jest aplikacja, po prostu jak masełko nakładamy sobie na szczyty tam, gdzie chcemy rozświetlić, słuchajcie, około 3 dyszek, super sprawa na takie właśnie bardzo szybkie make-upy.
Słuchajcie, podsumowując, macie dużo produktów do wyboru, dużo marek tutaj zaproponowałyśmy, płynne, wypiekane, sypkie, co dusza zapragnie, więc słuchajcie, no co, subskrybujcie nasz kanał, rozświetlajcie się, bo ten glow to jest na wagę złota, to pięknie wygląda i odmładza. Ale z umiarem, słuchajcie, żeby nie było efektu spoconej twarzy. No i co? No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa. Dzięki, cześć! Thank you.